Jesteśmy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stefana Banacha w Jarosławiu. Przedstawiamy tu projekt pod nazwą Samochodowa Niania. Projekt ten ma zapobiegać tragediom w samochodzie. Nie podczas jazdy, lecz podczas tego, że dziecko zostaje samo w samochodzie. Urządzenie składa się z dwóch takich czujników tensometrycznych. Są to czujniki wagi. Jeden znajduje się na siedzeniu kierowcy, drugi znajduje się w foteliku dziecka. Dodatkowo znajduje się tu czujnik, który sprawdza, czy zapięte są pasy. Ma to zapobiegać temu, że na przykład coś pozostawimy, jakąś paczkę na przykład na foteliku. Jeżeli pasy będą zapięte przy dziecku, a czujnik wagi wskaże, że dziecko znajduje się w środku, a czujnik pod siedzeniem pasażera bądź kierowcy, zależy gdzie go usadowimy, wskaże, że przez na przykład okres 10 minut nie ma nikogo w aucie, wyślę wiadomość SMS na przykład do rodzica. Głównym impulsem do stworzenia tego projektu była informacja o tym, że dziecko pozostało samo w aucie, przez co przez wysoką temperaturę zmarło. To sprawiło, że razem z kolegami postanowiliśmy się zająć tym problemem.